cieszy, że mamy godzinkę na zwiedzanie. Także starą część Szanghaju bardzo dobrze nie zwiedzimy. No ale miejmy nadzieję, że ostatni dzień się uda coś zobaczyć. Ale ludzi nie ma za dużo. W zasadzie turystyczną część to mogę powiedzieć, że nawet mało. Kupiliśmy pamiątki. Całe mnóstwo chińskich magnesów. Sprzedałem za 10 yuanów, czyli jakieś 5 zł. Nie chcę przetargować. Wszędzie mamy same ceny. Nie ma to nic wspólnego z tanio, ponieważ na całe zakupy i obejrzenie tej najładniejszej teoretycznie części miasta ekipa przewidziała zaledwie 45 minut. W zasadzie przebiegam tędy, nie za bardzo mam czas zatrzymywać się w sklepach. Teraz zapuszczamy się w bardziej ciasną miejsce. Jest ciekawa. Zobaczycie. Z ludźmi. Nie wiem, czy to będzie w ogóle słychać tak naprawdę. Wygląda to troszkę inaczej. Dostałem się do jakiejś bardziej turystycznej części. Jest więcej turystów, jest nawet McDonald's i inne takie rzeczy. Teraz pokażemy to fajnie. To są lepsze sklepy. Mamy tam jakieś rzeźby śmieszne chińskie. Generalnie różne ciekawe rzeczy, dużo sklepów. Jest chyba bank. Sobie zwiedzamy po nieprzespanej nocy. Jestem 30 godzin na nogach. To wygląda fajnie. Sobie z nim robimy taki kawałeczek. Fajna rzeźba. I idziemy dalej. Tak więc chodzę sobie tu po tym placu chińskim. Oglądam chińskie sklepy z badziewiem. Różnym, przeróżnym. W zasadzie nie widzę tu nic ciekawego, co można by było kupić. Nie mamy też przewodnika, więc w zasadzie mogę oglądać coś, co jest stare, a tak naprawdę mogło być dobrze wybudowane tydzień temu i tak bym się nie poznał. A że wszystko jest opisane po chińsku, to nie ma opcji, żeby się zorientować, o co w ogóle chodzi. Mam chociaż nadzieję, że kolejne dni i podróż na statku będzie troszkę lepsza. Za jedzeniem jak za komuny. Nawet portret Putina można kupić.